Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9:43. Maciej Głogowski raz jeszcze witam. W naszym studio przypomnę pan profesor Krzysztof Opolski, pan Wiesław Żółtkowski, pan minister Adam Jaser. Giełda papierów wartościowych w Warszawie. W tej chwili WIG20 traci 0,73%. 2836 punktów notuje indeks spółek największych. A na rynku walutowym widzimy franka po 3,09 zł, euro po 3,90 zł, funta po 4,48 zł, a dolara po 2,74 zł, euro 3,90 zł, a frank po 3,09 zł. Przypomnę, tylko wstępnie rozpoczęliśmy temat w drugiej części magazynu EKG, to jest dyskusja o emeryturach mundurowych, o tym jak system ma się zmieniać, czy jak powinien się zmieniać. Ta dyskusja może nie najbardziej ożywiona, ale w jakiś sposób tli się w rządzie, rząd i związki zawodowe. Rada Gospodarcza przy premierze też położyła na stół swoje pomysły, czy też swoje opinie i wariant proponowany przez Radę, który tutaj zaczęliśmy przedstawiać, to jest objęcie wszystkich mundurowych powszechnym systemem emerytalnym z zaliczeniem dotychczas... Tylko panie rektorze, ja muszę jedną rzecz sprostować. Rada pokazała także możliwość utrzymania służb mundurowych poza systemem powszechnym, tylko w tym wypadku jakby dłuższy ten staż pracy. Więc to nie jest tak, że Rada tutaj powiedziała, że ma jakieś preferowane rozwiązanie. Dobrze, to ja tylko dokończę. Ten, o którym zacząłem mówić, objęcie wszystkich mundurowych powszechnym systemem emerytalnym z zaliczeniem dotychczas nabytych uprawnień w formie kapitału początkowego. I jak rozumiem, później może w przyszłości jakieś emerytury pomostowe dla tych, którzy rzeczywiście w trudnych warunkach funkcjonują. Jest jeszcze wariant minimalny staż pracy do emerytury to 35 lat i taki też się pojawił. W jaką stronę panów zdaniem z takiego, zostawiając politykę, ekonomicznego punktu widzenia gospodarczego powinna iść ta dyskusja? Jak widać, tu się pan nie profesor da tej polityki zostawić na boku, dlatego że niestety jeżeli polityka miesza się do ekonomii, to te rozwiązania ekonomiczne, które oparte są na rachunku ekonomicznym, zaczynają być w jakiś sposób, powiedziałbym, może nie tyle niwelowane, ile tak retuszowane trochę. Dla mnie jest sprawa oczywista. Nie można sobie wyobrazić, że istnieją pewne grupy zawodowe, które żyją na koszt innych grup zawodowych. I ja rozumiem, że są zawody, jestem pełen szacunku. Wyobrazić to sobie możemy. Tak, nie, jestem pełen szacunku, podziwu dla tych zawodów. Mam świadomość odpowiedzialnej pracy górników, niezmiernie odpowiedzialnej pracy policjantów. Boję się wyjechać samochodem za chwilę, za tym, co to powiem. Natomiast nie wyobrażam czegoś takiego, żeby można było, jedne grupy pracują 15 lat, a inne pracują dużo dłużej. Znaczy to powinno wszystko odnaleźć się w zróżnicowaniu wynagrodzeń, w pewnej możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względów zdrowotnych. Tym bardziej, że sytuacja jest bardzo niejasna, bo to są objęte grupy, całe grupy zawodowe, czyli łącznie z tym, który jest na ulicy i walczy z przestępczością i z tym, który siedzi za biurkiem i podsumowuje jakieś liczby. To samo dotyczy górników. Ci, którzy pracują na dole i ci, którzy pracują w zupełnie innych warunkach na górze. Ja uważam, że nie ma podstaw do tego, żeby pewne grupy zawodowe, dotyczy to również, to jest odwieczna dyskusja, dotyczy to również rolników, nie ma podstaw żadnych ekonomicznych, żeby pewne grupy zawodowe miały pewne przywileje, które są przywilejami rzutującymi na wyniki, na budżet. I z tego punktu widzenia moja, że tak powiem, opinia jest tu jednoznaczna. Należy dążyć do ujednolicenia rozwiązań, nie do poszukiwania pewnych specyficznych rozwiązań, które w dużej mierze na rachunek ekonomiczny niesamowicie utrudniają. Pan profesor, ja się z panem profesorem zgadzam, tylko chciałbym dodać taką uwagę, że u nas emerytury pełniły w PRL-u bardzo silnie, a dzisiaj częściowo, dodatkową zupełnie inną funkcję. Otóż one były takim dodatkowym, odłożonym wynagrodzeniem, które pozwalało mieć niższą cenę pracy górnika, w związku z tym niższą cenę węgla, niższą cenę pracy mundurowych służb, w związku z tym mniejsze obciążenie budżetu dzisiaj. I to jest oczywiście poza emerycki niejako punkt widzenia, to znaczy niezwiązany z zabezpieczeniem na przyszłość, ale on jest dość istotny, bo można dzisiaj zlikwidować wszelkie przywileje dla określonych grup, ale trzeba je po prostu wykupić, to znaczy tylko trzeba wtedy podnieść pensję. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że tamta reguła, o której pan mówi, dobrze funkcjonowała, dopóki mieliśmy rosnącą demografię i kiedy nasza długość życia była, krótsza. Mówiąc, krótsza. Bo w ogóle problem z systemami emerytalnymi na całym świecie polega na tym, że my ciągle zapominamy, że ludzie żyją coraz dłużej.
ponieważ jakość życia się poprawia, to w przeciągu ostatniej dekady średnia wieku, kiedy człowiek, średnia wiek, długość życia się przedłużyła o 10 lat. Więc w pewnym sensie no musi to zostać w jakimś stopniu odzwierciedlone w systemie emerytalnym. I teraz pytanie, jak najlepiej to zrobić? W niektórych krajach, jak wiemy, podwyższają wiek emerytalny. W innych krajach przechodzą na system taki, jaki my przyszliśmy w 99, czyli zdefiniowanej składki, która jakby w naturalny sposób raczej nie promuje długą tylko pracę. Odchodzą. Przepraszam? Raczej odchodzą niż przychodzą. Na ten no nie, system nasz. No nie, nie do końca, dlatego że w wielu krajach funkcjonuje coś, co byśmy nazwali polskim pierwszym filarem i trzecim filarem, bez drugiego tak. filaru. Tak? Natomiast sam mechanizm zdefiniowanej składki staje się coraz bardziej popularniejszy i tego odkładania właśnie na przyszłą emeryturę, bo pamiętajmy, że te poprzednie systemy i ten, o czym pan mówił, o tej umowie, że to jest odłożona pensja, on polegał na założeniu, że dzisiejsi pracujący fundują emerytury obecnie będącym no to na emeryturę. Tak, tak? Zawsze no właśnie, ale ponieważ tych no będzie. Przyszłych... Będzie coraz no mniej. Nie, nie będzie, bo ponieważ tych przyszłych pracujących będzie coraz mniej w stosunku do tych, którzy są na emeryturze, to się tego nie da w ten sposób utrzymać. I na tym polega to wyzwanie. Pytanie? Tak, bardzo proszę. Mnie dziwi taki jednolity front wypowiedzi zawsze. Jeszcze kilkanaście lat temu uczeni pisali książki na temat ten, że według zasady Pareta będzie 20% ludzi miało pracę i te 20% ludzi zarobi, da taki produkt, usług i towarów, że wystarczy dla wszystkich i będzie wielki problem, co zrobić z tym 80% niepotrzebnych. Minęło kilka lat i ci sami uczeni piszą książki, co zrobić, żeby mniejsza liczba ludzi zarobiła dla większych. Jednolitość poglądów w tym względzie i bezrefleksyjność budzi mój po prostu moje zdziwienie. Nie, ja jesteśmy bardzo słabi w przewidywaniu przyszłości. To prawda. A poza tym zwróćmy uwagę to, co jest w medycynie, że poziom technologii medycznej powoduje, że no, wynajdujemy bardzo często szereg chorób, o których nie wiedzieliśmy. Ludzie mają coraz wyższe oczekiwania. To jest problem rosnących aspiracji nieustającej. Żadne państwo, powiedzmy sobie uczciwie, żadne państwo nie jest w stanie spełnić rosnących aspiracji obywateli i w różny sposób przerzuca te obowiązki swojego państwa na barki obywateli. Albo przerzuca to wprost, mówiąc na to mnie nie stać, albo przerzuca to w rozmaity inny sposób, bardziej zakamuflowany. Ale taka prawda jest. Żebyśmy zmierzali do jakichś wniosków, ja się chciałem panów zapytać, pan minister Jasser tutaj bronił także i pozostałych wariantów. Ja nie bez przyczyny tak przywiązałem się do tego wariantu włączenia wszystkich do mundurowych, oczywiście do służb, do systemu powszechnego i zaliczeniem im praw nabytych jako kapitał początkowy, bo być może to jest, nie wiem, mniej kontrowersyjne, a może bardziej realne. Czy panów zdaniem, bo powiedzieliśmy, że coś trzeba z tym zrobić i dosyć tych wyłomów, czy to jest do zaakceptowania? Czy taka forma jest do zaakceptowania? Nie pytam o związki zawodowe, nie pytam o postawę przywódców związkowych, mundurowych itd., itd. Pytam o ten ekonomiczny, gospodarczy rachunek i wizję tego, jak państwo powinno podejmować swoje decyzje. To znaczy, pytam naszych gości, nie, no bo minister, jak rozumiem, tutaj nie tylko wariantowo pokazuje. Może nie jak powinno, bo to natomiast jak się zachowa. No więc odrębność mundurowych tej części zatrudnienia będzie zachowana moim zdaniem, no bo trudno to, zmiana tego wymagałaby zbyt dużych, daleko idących reform, natomiast należy wydłużyć i to chyba się stanie ten wiek emerytalny, bo on jest absurdalnie niższy. No tak, na pewno wydłużyć wiek emerytalny. W ogóle powinna być tendencja do wydłużania wieku emerytalnego. Nie tylko dotyczy to służb mundurowych, bo my nie jesteśmy w stanie inaczej sobie z tym problemem poradzić. Natomiast nie może być to również mechaniczne wydłużanie wieku emerytalnego, bo my dążymy do wydłużania wieku emerytalnego. Stworzyliśmy dziesiątki programów, 50+, i tak dalej, które niczym nie skutkują. Czyli innymi słowy, po prostu dla tych ludzi bardzo często w dalszym ciągu nie ma pracy. W związku z czym trzeba zastanowić się, w jaki sposób zaktywizować rynek pracy, po to, żeby jeżeli przedłużymy wiek emerytalny, nie było to tylko znowu takim stwierdzeniem bez żadnego pokrycia. Jeżeli uda się to nam zrobić, znaczy będzie jednak większa aktywizacja ludzi, którzy no, będą w tym starszym wieku mogli pracować zupełnie swobodnie, to ja uważam, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie. Nie sądzę, żeby udało się utrzymać ten wiek emerytalny w takiej formie, jak on jest. Chociaż ten rząd akurat
ustami minister pracy, ministra finansów, jak gdyby twierdzi, że dyskusji o podwyższeniu takim ustawowym wieku emerytalnego nie ma. No i mają rację. Dlatego, nie do końca. Mają rację. Dlatego, że pamiętajmy znowu o założeniach reformy z 99 roku. Ojcowie reformatorzy mówili, nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego, bo jak ludzie zobaczą, jaką będą mieli emeryturę, tak, to będą odkładali, pracując tutaj, będą sami to będą motywowali do tego, żeby dłużej pozostawać w miejscu pracy. A teraz się okazało, że to nie wystarczy. No więc tu jest kwestia znowu przeprowadzenia uczciwej debaty na ten temat. Można się zastanawiać. Dlatego, znaczy, że będą mieli emeryturę niższą, ale i potrzebujemy. W Radzie Gospodarczej pojawiły się takie głosy, że powinniśmy bardziej wiązać jak gdyby właśnie tę oczekiwaną długość życia z długością pracy. I przecież niektóre kraje stosują mechanizmy przejściowe, czyli na przykład nie skokowo zwiększają tylko na przykład dodają po pół roku, co jakiś czas. No, wokół tego moim zdaniem powinna się w przyszłości. Ale ludzie muszą mieć pracę. Nikt nie mówi, nie zgoda. Oni muszą mieć pracę. Poza tym jest rzeczą absolutnie jasną z medycznego punktu widzenia, że okazuje się, że ludzie, którzy przychodzą na emeryturę, jest to dla nich straszny szok, niejednokrotnie wręcz zdrowotny. W związku z tym to też się może jakoś zapłacić. Tylko muszą mieć co robić. Powoli kończąc magazyn EKG, chciałem panów zapytać o taki stały punkt. Pan minister Adam Jasser, jak rozumiem, powodowany sprawami wagi państwowej, musi nas opuścić. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Nie wiem, czy to ten, kwestia wydzielenia tego gabinetu dla ministra Arłukowicza. No nie, za plecami nie możemy tego mówić. Nie, minister Jasser już opuścił. Panowie, w magazynie EKG jest zawsze czas na zdziwienia. Co panów dziwi? W czasie ostatnim. Mnie dzisiaj co? Pan profesor Opolski. Zadziwiło, muszę powiedzieć. Znaczy tu pan minister wyszedł, więc nie chciałbym dawać temu jakikolwiek podtekst, że premier Japonii zrezygnował ze swojego wynagrodzenia miesięcznego, a wynagrodzenie jest wyższe, to też można by potraktować na rzecz obecnego pana premiera, bo wynagrodzenie premiera Japonii wynosi 20 tysięcy dolarów miesięcznie, ale on zrezygnował z tego swojego wynagrodzenia, uważając, że w ten sposób wspomoże, czy te pieniądze przeznaczy na rzecz rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku tsunami. Co mnie w tym dziwi? No właśnie. Nie tylko dziwi mnie to, że taka jest duża różnica jednak między zarobkami premiera Japonii, naszego premiera, to był żart, natomiast dziwi mnie ten gest, prawda? Bo w międzyczasie czytam, że przedstawiciele wielkiej finansjery w Stanach Zjednoczonych podwyższyli sobie wynagrodzenie, bo uważają, że muszą wyjść z kryzysu. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które pokazuje pewnego rodzaju taki społeczny kontekst swojej pracy. Polityk staje się częścią społeczeństwa, a nie jest wyalienowaną elitą, która uważa, że to, co się dzieje w gospodarce, to jest zupełnie co innego, a co się dzieje w mojej kieszeni, to jest zupełnie co innego. To jest dla mnie fantastyczny pomysł, że jednak czuję się częścią społeczeństwa i wspomagam te społeczeństwo. No dobrze, ale z drugiej strony, ja nie wiem, czy ja należę do tej węższej grupy, czy większej, ale ja uważam, że akurat, już tak abstrahując od tego przykładu, ale nawiązując do zarobków premiera, to płaca szefa rządu w Polsce to jest jakiś żart. To jest już zupełnie 16 tysięcy złotych, to nie jest rynkowa kwota za tę odpowiedzialność. Oczywiście, że tak. No tam premier Japonii, to co czytamy, oprócz tego ma wynagrodzenie bez posłem, oczywiście, więc nie zostanie bez pieniędzy. Myślę, że spokojnie byłoby ale stać na to, żeby Nowego Jorku zarabia 1 dolar. Okej, okay, no i nie chodzi o pewną to, zasadę. Donald Tusk, on daje sygnał do społeczeństwa. Ja jestem z wami. Okay. W trudnej sytuacji ja też chcę wam pomóc. I to nie było zdziwienie negatywne. Nie negatywne. Negatywny było z tego, że tak mało zarabia. Jasne. Bardzo proszę, pan prezes Żółkowski. A ja mam dużo zdziwień dotyczących takich spraw krajowych i poważnych. I powiem o jednym. Otóż dziwi mnie bezmyślna krytyka administracji w naszym kraju, która sprowadza się do tego, że urzędników jest dużo i że są głupi. Otóż urząd jest zorganizowany tak jak bank, na którym się znam. To znaczy, że jest to instytucja scentralizowana, rządzi się procedurami i o wszystkim decyduje ścisłe kierownictwo. I w związku z tym, jeżeli administracja źle działa, a często źle działa, to ona źle działa dlatego, że fatalny jest stan kadr zarządzających, a nie tych różnych ludzi zatrudnionych w urzędzie. Ja załatwiałem ostatnio kilka spraw i dziwiłem się, dlaczego urzędniczka wykonuje takie głupie ruchy, no ale mi wytłumaczyła, że taka jest procedura i ona postępuje dobrze, solidnie, tak jak powinna. Ktoś to wymyślił. I teraz byli ministrowie występują i narzekają, że nic nie mogli w tym urzędzie zrobić. A to do nich to odpowiedzialność. I to jest oczywiście ze względu na
to, że oni byli zupełnie niekompetentni. Oni, u nas dzisiaj zarządzanie kojarzy się z panowaniem. To znaczy ja przychodzę, obejmuję funkcję i panuję. I mówię, zróbcie, żeby było lepiej, a oni nie robią. No, zarządzanie nie polega na tym, żebym ja powiedział, zróbcie, żeby było lepiej, tylko ja muszę mieć precyzyjny plan i powiedzieć, w jakim kierunku, ale na poziomie szczegółowym i konkretnym, a nie na poziomie intencji. Ci nieudolni zarządzający, którzy nie wiedzą, co zrobić, przerzucają odpowiedzialność na tych bezradnych urzędników. I tym będziemy kończyć. To bardzo ciekawe sformułowanie i pozdrawiamy taka opinia na sam koniec. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. W studiu magazynu EKG. Wcześniej był minister Adam Jasser, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a musiał wyjść wcześniej, a tutaj w studiu dziękuję bardzo pan profesor Krzysztof Opolski, Wydział Ekonomii Uniwersytet Warszawski i pan Wiesław Żółtkowski, doradca do spraw banków, niegdyś wiceprezes Banku Ochrony Środowiska i prezes Banku Rozwoju Cukrownictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG. Czas na informacje już niebawem, ale jeszcze wcześniej Paweł Sulik zaprosi państwa na komentarze.